wyjazdu na Mazury to by było tyle, ile widzieliście w poprzednim ujęciu. Niestety po jednym dniu musieliśmy wracać z powodu tych wichur. Zabrakło prądu we wsi, w której byliśmy, we wszystkich pobliskich wsiach, miejscowościach. Nie było prądu, w naszym domku nie było też wody, przez to, że nie działała pompa. Druga sprawa, nie było jak sobie w ogóle wypłacić pieniędzy. Mieliśmy tylko karty, a przez to, że nie było prądu, terminale nie działały, więc można było płacić tylko gotówką. My byliśmy bez gotówki, nie było jak zrobić jedzenia, nie było gdzie zjeść, więc po prostu pani właścicielka naszego domku zaproponowała, że anuluje nam tą rezerwację i zaprasza nas w innym terminie, kiedy będzie mogła nas w pełni ugościć. Więc po jednym dniu wyjechaliśmy, później miałam kontynuować tego vloga tutaj na miejscu, ale niestety dwa dni po naszym przyjeździe dowiedzieliśmy się o tym, co dzieje się na Ukrainie. Sytuacja była trudna, dla mnie też trudna, przytłoczyła mnie, nie miałam w ogóle motywacji, żeby nagrywać, ale dzisiaj już jestem. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. Od razu po prostu człowiek inaczej się czuje z rana. Ja rano troszkę popracowałam, a teraz czekam na Karolinę i jedziemy do Uni Dent Union, do Wrocławia na wybielanie moich zębów. Już nie mogę się doczekać. Ja mam dzisiaj trochę pracy przy komputerze, którą zrobię sobie w trasie, więc Karola będzie dzisiaj naszym kierowcą i dowiezie nas na miejsce. Dojechałyśmy na miejsce, jestem z Karoliną, więc Karola będzie Wam tutaj relacjonować co nieco. Pokażę Wam, jak mniej więcej będzie wyglądało wybieranie, tak pokrótce. A jak chcecie zobaczyć film z demontażu aparatu, to jest już na moim kanale. Siedzę już na fotelu, możecie tutaj bliżej do mnie podejść. Są zęby przed wybielaniem. I zaraz tak naprawdę zaczynamy wybielać i pokażę Wam później już efekt to, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy po wybielaniu, na dwa aparaty znowu mamy nagrywanie. Jestem ciekawa efektu, jeszcze nie widziałam. Znowu bierzemy lusterko i uwieczniamy ten moment. Proszę. O kurde. Wow. Nie, no naprawdę są mega białe. Zastanawiałam się, czy właśnie będę widziała jakby różnicę, no bo jednak wcześniej już miałam mocno białe, ale no jest różnica, mega, super, te dolne, super, dziękuję bardzo, rewelacja. Jestem, słuchajcie, mega zadowolona z wybielania, już tak wiecie, na spokojnie, w domu pooglądałam sobie je na drugi dzień w świetle dziennym i naprawdę jest super. Za kilka dni mam jeszcze ostatnią wizytę taką właśnie poaparatową, że tak powiem, na ten bonding, no i zęby mam, wiecie, gotowe. Dzisiaj niestety rano wstałam i obudził mnie ból okresowy, mega ból, wzięłam rano leki i przez jakieś 2 godziny po prostu leżałam i nic nie robiłam, ale w tym czasie obejrzałam sobie film na YouTubie, Freeza, z jego wyprawy do Afryki i powiem Wam, marzenie, naprawdę moje marzenie. Ja, jak wiecie, kocham filmy typu Nasza Planeta, Zwierzęta z bliska, oglądam wszystkie te filmy o naturze, gdzie tam w większości Krystyna Czubówna jest lektorem, no jestem zakochana w ogóle w tego typu filmach i bardzo chciałabym przeżyć coś takiego jak Karol z Patecem. Naprawdę wow, wycieczka po prostu marzeń, wycieczka życia. Mam nadzieję, że będę miała kiedyś okazję. Brzuch już przeszedł, więc ubrałam się, ogarnęłam się, no i biorę się do życia. Rano pod drzwiami zaskoczył mnie catering, a dokładnie zaskoczyły mnie 3 torby. No bo zamawiamy 2 cateringi, jeden mój, drugi Kacpra, a dzisiaj pod drzwiami czekały aż 3 torby i okazało się, że coś źle kliknęłam w aplikacji, jakoś zdublowałam swoje zamówienie, no i przyszły do mnie 2 identyczne cateringi, także 2 idą ze mną do biura, dla mnie i dla Kacpra, a ten, zanim pojadę do biura, zawiozę do rodziców, na pewno sobie przekąszą. Mam całkiem fajne jedzonko dzisiaj, jakieś naleśniczki, tapioka na mleku kokosowym, więc mam nadzieję, że rodzice wykorzystają i po prostu moja pomyłka, wiecie, nie pójdzie na marne, jedzonko się nie zmarnuje. Ktoś mi otworzy. Catering. Dostawca cateringu. Dostawa dostarczona. Wika akurat zadowolona wróciła ze szkoły i musiała sobie kombinować jakiś obiadek, więc ma na gotowo catering, więc przydał się.
podjechałam sobie teraz jeszcze po drodze do Action, żeby zrobić małe zakupy i zobaczyć, jak zaczął sypać śnieg. Mamy kurczę marzec, nie wiem, czy to widać. Chyba widać. A tutaj śnieg sypie i w ogóle ma być zima. Jutro, pojutrze, więc ciekawie, ciekawie. Posypał śnieg 5 dosłownie minut i przeszło już, jest teraz słoneczko na dworze. Ale a propos tego, co kupiłam w Action, kupiłam takie torebeczki, bo jutro jest Dzień Kobiet i Kacer pewnie jutro z rana będzie się jej pytał, czy mamy torebki, no bo chcę sobie gdzieś włożyć prezenty dla wszystkich kobietek z rodziny, więc kupiłam mu już, żeby rano je po prostu nie męczył, żeby były. Każda kosztowała 3 zł, więc uważam, że całkiem w sumie sporo, jak na taką małą torebeczkę, no ale dobra, potrzebujemy ich, więc kupiłam. A oprócz tego kupiłam sobie coś w formie takiej nitki do czyszczenia zębów, tylko na takim patyczku. Jest to dużo wygodniejsze moim zdaniem, więc dokupiłam. Ostatnio mieliśmy już jedno opakowanie i bardzo mi się dobrze sprawdzało. Kupiłam sobie też te ściereczki z Wiledy, bardzo je lubię, takie super do kuchni, po prostu do przemywania, do codziennego jakiegoś sprzątania. Ta ściereczka mikrofibra też z Action jest spoko, taka tańsza podróbka tej takiej klasycznej mikrofibrowej ściereczki z Wiledy. I dorzuciłam sobie coś, czego używam do retencji, którą noszę na noc, czyli tabletki do czyszczenia protez, do czyszczenia sztucznych szczęk, no a ja właśnie używam ich do czyszczenia aparatu. I kupiłam jeszcze, spodobały mi się słomki papierowe, jednorazowe, takie różowe, akurat przychodzą do mnie dziewczyny w piątek, więc do jakichś ewentualnie drinków czy napojów myślę, że będą super. Ostatnio coś mnie piekło ciągle oczy od soczewek, więc dzisiaj znowu mam cały dzień w okularach, żeby sobie trochę odpoczęła. Mam w ogóle nowe oprawki, nie wiem, czy zauważyliście. Oczywiście z Beluti, czyli w sumie z jednej z moich ulubionych marek okularów. Całe przezroczyste, w takim klasycznym kształcie i tutaj mają taki mini pomarańczowy element. A dresik też mam, nowy dresik mam od La Wave, czyli z butiku Pauliny i Dominika, i też jest super wygodny. Mam go drugi raz na sobie i bardzo fajnie się w nim czuję. I przyszła do mnie nowa książka, Czując. Zaczęłam sobie ją czytać. Widziałam ją z rok temu w jakimś poleceniu, w jakimś podcaście. Chciałam ją wtedy zamówić, ale jakoś o niej zapomniałam. I ostatnio oglądałam stories Agi Sawy i akurat wrzuciła tą książkę, że aktualnie ją czyta, że poleca. I stwierdziłam, że okej, zamawiam, dwie osoby polecały, więc może warto. Zaczęłam czytać, zapowiada się całkiem fajnie, więc mam nadzieję, że to był dobry wybór. I zamówiłam jeszcze jedną książkę, to już w sumie nikt nie polecał, tylko zobaczyłam opinię na internecie i też całkiem spoko ludzie o niej pisali. Taka książka, Kochaj wystarczająco dobrze. Dlaczego związek wystarczająco dobry jest lepszy niż związek idealny? Też zaciekawił mnie ten tytuł, opis na stronie i też sobie ją dorzuciłam. Jeszcze jej nie zaczęłam, więc myślę, że jak skończę tą Czując, to przeczytam sobie też tą i na pewno będę Wam nie na dniach, może w ciągu kolejnych tygodni dawać znać, czy warta uwagi, czy też nie. I to są obie książki takie psychologiczne. Tamta stricte opowiada o emocjach, o przeróżnych właśnie emocjach, opisuje je, jakie to są emocje i po prostu dzięki temu powinniśmy sobie móc lepiej z nimi radzić. A druga książka, no to w sumie tytuł mówi więcej, na jaki temat jest, także ciekawe. Mam nadzieję, że będą spoczką. Dawno w sumie nie czytałam książek psychologicznych. Ostatnią książkę, którą czytałam, była bardziej taka biznesowa. A jak wrócę sobie pamięcią, tak mniej więcej rok temu czytałam tylko książki psychologiczne i takie czyta mi się najlepiej. Lubię tematy psychologiczne, interesuje mnie to i tak najszybciej mi to idzie. I najbardziej jestem taka zainteresowana czytając tego typu książki. I właśnie przypomniałam sobie, że miałam sobie wziąć od nas z drogerii, z Flowy, z magazynu podpaski i tampony, bo mi się kończą, mam ostatnie sztuki. Prowadziliśmy w ogóle do drogerii właśnie podpaski, tampony, wkładki, golarki i tak dalej, więc jeśli macie ochotę, zapraszamy Was gorąco na stronę, mamy najszybszą dostawę. No, jak Wam brakuje takich higienicznych, kobiecych tematów, to również mamy je na stronie, a ja jutro muszę uzupełnić swoje zapasy. Jeszcze z domowych polecajek polecam Wam te zawieszki z Lidla. To są zawieszki, które są zawieszkami do zmywarki, wkładamy sobie je w zmywarce w tym miejscu, zawieszamy. Powiem Wam, że tą mam już spokojnie z 3 tygodnie. Pięknie pachnie w zmywarce po każdym myciu, a ona jest prawie cała. Także naprawdę sztosik. Po otwarciu
przyjemny zapach, także myślę, że fajna opcja. A takie trzy sztuki kosztują około 14 zł. Przynajmniej kosztowały. Teraz to nie wiem, bo wszystko podrożało. Przesypałam sobie tutaj do słoika miętę. Babcia mi dała taką ususzoną i będę sobie robić takie napary z mięty. Czyściłam sobie też właśnie tą moją retencję na noc. Rozpuściłam tabletkę, do tabletki wkładamy retencję. No i tak samo jak właśnie z jakimiś protezami czy szczękami. Moczymy około 20-30 minut i później jest świeżutka wyczyszczona. I powiem wam, że jeśli chodzi o tą retencję, to jest to taki obowiązek. Już na szczęście mam to w nawyku i zawsze po myciu zębów ją zakładam, ale raz zdarzyło mi się jej nie założyć i poszłam spać i przypomniałam sobie dopiero, nie wiem, jak już usypiałam serio, w ostatnim momencie, o kurde, retencja, i biegłam do tej łazienki, nie chciało mi się strasznie, ale wiem, że muszę, bo znam już historię od dwóch koleżanek, że nie założysz retencji jedną, dwie noce, i już te zęby bardzo ciężko wchodzą. W sensie, wiecie, już jakby gdzieś tam one się przesuwają i później ta retencja nie chce się dopasować i po prostu boli, więc no dbam o to, żeby zakładać codziennie, no i zdjęłam aparat dwa tygodnie temu, ponad dwa tygodnie temu, no i jak na razie codziennie zakładam, więc mam nadzieję, że tak jak mówię, to już jest taki mój nawyk, no i będę o tym pamiętać już cyklicznie, codziennie, no. Bo wolę nie zapominać, żeby później nie cierpieć, no bo po to nosiłam ten aparat, żeby mieć te zęby ładne, tak? I jak już jesteśmy w temacie zębów, to używam tej szczoteczki Philips Sonicare i mam tą pastę aktualnie po wybielaniu, czyli Bio Repair Pro White. To miałam właśnie polecaną w Unidencie, że po wybielaniu właśnie tą pastą powinnam myć ząbki. Zęby wymyte, retencja założona, skóra oczyszczona, można nałożyć krem, mam już na twarzy serum. Teraz tylko dorzucam krem, ten sam co ostatnio wam pokazywałam, czyli ta miksa nocna. Mam ją na Flowy i dostępną, jakby coś. Rozprowadzam. Zrobię sobie za moment lekki masaż na tym kremie. No i jeszcze tylko przed samym spaniem zawsze nakładam balsam na usta. Mam przy szafce, mam przy łóżku na szafce nocnej, więc taki mój rytuał wieczorny mamy tak naprawdę prawie gotowy. Mamy godzinkę 22:20, mi się już na telefonie włączył tryb nocny, czyli nie przychodzą mi powiadomienia różnego rodzaju. Ej, czemu to jest po około 9:30? Chyba mam jeszcze budzik z weekendu, także muszę zmienić na 7:30 albo 8:00, zaraz zobaczę, wtedy muszę wstać. Na brzuch kładę sobie termofor, bo jednak trochę mnie jeszcze pobolewa. Wzięłam jeszcze teraz tabletki na noc, żeby w nocy mnie ból nie budził. No i jeszcze myślę, że z 30 minutek poczytam sobie książki. No i tak 23:00 myślę, będę próbowała zasnąć. Także tyle na dzisiaj. Nie był to długi vlog, ale też powiem wam, że trochę tak nawet nie mam takiej weny ani nastroju na jakieś takie bardziej wylewne rozmowy. Sami pewnie rozumiecie i myślę, że macie podobnie jakoś przez tą sytuację, która jest obecnie. Tak, jest trochę nieswojo, wiecie o co chodzi. Więc mam nadzieję, że kolejne vlogi będą już może jeszcze bardziej pozytywne, dłuższe, będzie się na nich więcej działo i mam ogromną nadzieję, że sytuacja u naszych sąsiadów za granicą będzie się uspokajać. Ja zmykam spać. I my widzimy się w następnym vlogu. Buziak, pa pa!